Która dotyczy jakby dotyczy przenoszenia się wirusa wewnątrz, wewnątrz krajów, jest Europy, jest również określane jako wysokie. Ryzyko, ryzyko przenoszenia się wirusa. Wewnątrz różnego rodzaju społeczności w danych krajach jest również uważane za wysokie. No generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że operujemy wszędzie już i w, w kategoriach ryzyk wysokich. Tak? No to też jest ktoś się może tutaj zapytać, jak, jak to jest mierzone. No to są ewidentnie ew, 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 analizy eksperckie, no te ryzyka są tak wielowymiarowe, jak się można domyślać. Ew, decyzje o tym, że ryzyko zostaje zakwalifikowane jako wysokie Podejmują eksperci i CDC. Tu są różne źródła powoływane, ale tak się możemy z tego domyśleć i pewnie tak jest, no bo. Wszyscy widzą, co się dzieje za, co się dzieje za, za oknem, ale z drugiej strony no to nam daje taką jasną, jasną, jasną informację, bo pewnie dla mnie i dla was, jak to słuchacie i czytacie, to jest to oczywiste, ale z drugiej strony porozmawiajcie z ludźmi. No ja dzisiaj dopiero stałem przed Rosmanem, i gdzieś tam poprosiłem panią, żeby, żeby nie stała za mną, to usłyszałem, a pan przesadza, o co chodzi w ogóle? No to nie jest tak, to nie jest tak, że nam się wszystkim wydaje, że wiemy, że jest wysokie ryzyko, bo ICDC pisze, że. Czy, czy WHO, że jest wysokie ryzyko dla wielu ludzi, to jest coś się tam dzieje, cholera wie, prawda? No, mamy tutaj potwierdzenie, tak. Jeżeli chodzi o kolejny rozdział, mówi nam: Preparedness and Public Health Response, czyli właśnie tutaj, tutaj jest nasza odpowiedź mniej więcej, gdzie w jakim scenariuszu się znajdujemy. Według tego scenariusza właśnie mamy do czynienia z rozwijaniem się, z rozwinianiem się tych epidemii w poszczególnych krajach, a mniej więcej w tym scenariuszu na poziomie, na poziomie czwartym, tak? czyli tym numer 30123, to już jest zlewanie się pandemii w jedno ognisko. Takie na całej obszarze Europy na przykład. I z tego, co, z tego, co ja rozumiem przynajmniej, to właśnie taki moment mniej więcej przechodzenia scenariusza rozlewania się pandemii w poszczególnych krajach do scenariusza, czyli to jest scenariusz drugi, do scenariusza trzeciego przychodzimy, czyli, czyli łączenia się już w ogniska takie można powiedzieć, po, źle to pewnie zabrzmi, ale ponadnarodowe, tak. A pewnie czwarty scenariusz, o ile rozumiem, no to już jest cały świat, zupełnie zalany, prawda? A tak przecież jeszcze nie jest, bo jeżeli spojrzycie znowu na, już nie chcę wracać do tej mapy Johns Hopkins, to, to, to w wielu krajach mamy tam czasami po kilkadziesiąt, po kilkaset przypadków, tak? A w scenariuszu tym czwartym, przepraszam, piątym, tak? 0, 1, 2, 3, 4 to już jest właściwie cały świat zalany, można powiedzieć, równomiernie. A teraz przechodzimy z scenariusza takiego właśnie narodowego do międzynarodowego. Niestety, najwyraźniej to coraz bardziej widać. W następnym, w następnym rozdziale, bo ten jakby. No, ten risk review ma taką część, można powiedzieć, opisową, ale też oczywiście część taką poradniczą, co kraje mają, co kraje mają robić. I tutaj wzywa ECDC Europejskie do aktywacji pandemicznych planów poszczególnych narodowych. No i prawdopodobnie ten, to wprowadzenie tego stanu pandemii jest, kiedy to było, chyba tak wczoraj w Polsce jest też odpowiedzią na, jest odpowiedzią na to. Na to wyzwanie, które znajdziemy w tym Rapid Risk Assessment i CDC. Chociaż to trochę czasu mi zajęło. tak? Czytamy tutaj też o konieczności wprowadzenia planów ciągłości działania, tak? Business continuity planning. Eee, właśnie, ale pewnie wprowadzają ci, co je mają, tak? A czy my mamy? To ja do końca pewnie tego, ja do końca tego pewnie nie jestem. Czy my mamy takie plany? Podobno wszystkie plany mamy, ale... Ale czy rzeczywiście tak jest, no to ja tego tutaj pewien nie jestem. Przynajmniej o nich nie słyszałem. Mówi oczywiście o Polsce. Zawsze podkreśla też konieczność, zawsze podkreśla też ICDC i WWHO konieczność prowadzenia komunikacji ryzyka. Zresztą poprzedni Rapid Risk Assessment, ten piąty, o ile pamiętam, albo czwarty, chyba piąty był poświęcony właśnie komunikacji ryzyka. To jest zresztą oczywiście w zarządzaniu ryzykiem kwestia bardzo ważna i ja o tym też wielokrotnie mówiłem, a w takich zjawiskach jak pandemia to można by powiedzieć, że nawet kluczowa. Czy my mamy w Polsce plany komunikacji i ryzyka? No tak, my pewnie wszystko mamy. Chętnie bym sobie o tym poczytał. Jeżeli wiecie, gdzie to powiedzcie. No właśnie, czyli Risk Communication to jest w Rapid Risk Assessment numer 5, gdybyście chcieli do niego sięgnąć. Nie będę tutaj już do tego wracał. Dalej mamy różnego rodzaju porady dla, dla medyków. Mam nadzieję, że też jakieś wyciągi, tłumaczenie na polski to jest gdzieś tam polskim medykom przesyłane, chociaż znowu chyba godzinę temu już, już czytałem jakąś informację, że, że gdzieś lekarze chyba porozumienia łódzkiego, czyli tych porozumień strajkowych pisali, że gdzieś tam dostali od zarządu. Województwa, no chyba tak to się nazywa, dostali chyba 500 masek, co wychodzi mi, że tam jest chyba po trzy maski na, na jakąś tam poradnię, prawda? Bo to są oczywiście różne poradnie, zresztą byłem taką, pod taką poradnią przed dużym szpitalem, w, akurat nie w Gdańsku, w Gdyni. Widziałem, co się tam dzieje. Burdel na kółkach, a widziałem jeszcze, jeszcze gorsze obrazki gdzieś z Warszawy przed wydziałami onkologii. Ludzi wypędzono gdzieś tam też normalne, gdzieś tam na zewnątrz. Ludzie stają w jakichś kolejkach straszne. No tam jeszcze mało kto mówi, że ten system rozwala. Przepraszam, że ten wirus rozwala cały system opieki zdrowotnej, a im słabszy ten system, tym łatwiej go się rozwala. I nie mówi się o tych ludziach, którzy po prostu będą umierali na różne inne choroby, tak? chociażby onkologiczne, na serce i tak dalej. Po prostu nikt nie będzie miał dla nich. Czasu opieki, zobaczy, że stomatologia stanęła, fizjoterapia, wszystko, wszystko stanęło. Po prostu na no to w ogóle nie było żadnych planów. Najwyraźniej no albo były, nikt nie wiedział. No więc wracając tutaj do kwestii porad dla medyków, jeżeli jacy się medycy słuchają, to sobie też zajrzyjcie. Tutaj są porady co do tego, kiedy używać tych masek: FFP2, FFP3, to się już wszyscy tego uczymy, chociaż wcześniej mało kto miał o tym pojęcia. Kiedy je używać, kiedy używać różnego rodzaju jakichś tam płynów, do, do antywi, antywi, antywirusowych, zabijające te wirusy i tak dalej. Więc co możemy, możemy sobie tu, jeżeli, jeżeli jesteśmy medykami, to możemy sobie tutaj po, poczytać. Tutaj również są właśnie te informacje, o których mówiłem, no bo na to wszyscy czekają. No I do tej pory jest, no jest to wyraźnie napisane, że do tej pory nie ma żadnego rekomendowanego środka do leczenia tej choroby wywoływanej, koronawirusem. Więc jeżeli słyszycie jakieś legendy, no to, no to one są po prostu niepotwierdzone do tej pory. Tak? są po prostu niepotwierdzone, chociaż Ci Chińczycy już mówią, że już zaczynają produkcję, będą tam mówić, na kim oni to będą testować, pewnie na jakichś więźniach. Yhm. Dalej widzimy, dalej są tutaj rady, co należy robić. No, I to właśnie potwierdza, no, to, co rząd robi, no, dobrze, że robi, tak? Czyli ten social distancing measures, czyli, czyli to jakby no, oddalanie ludzi od siebie i to jest bardzo dobrze, ale z drugiej strony, no, jeżeli widzimy jakieś, jak tam ludzie stoją gdzieś tam dzisiaj, chyba znowu widziałem, jak Ukraińcy, którzy wracają na Ukrainę, stoją w jakichś gigantycznych kolejkach na dworcu, ci ludzie, którzy zostali ostatnio sprowadzeni tymi Animi, dwa razy droższymi, podobno lotami z zagranicy stali też w jakichś halach na nie no, Niby oczywiste, ale co? Ale idzie my, idziemy do sklepu i tam ludzie wam stoją na plecach, i się z was jeszcze śmieją. Panie, panie, co wirus, to wirus? Widać jakieś wirusy, a tu coś by skakało. Ja to nic nie widzę. O co panu w ogóle chodzi? Nie. Albo jeszcze gorzej, nie. nie będę tutaj brzydki słów mówił do. Do mikrofonu, chociaż znam, jak wiecie. Zalecane są też zamykanie szkół i tak dalej, ograniczanie ograniczenie podróży. No, czyli no, widzicie, no, niby, niby to wiadomo. No, my wiemy. Ja wiem, wy wiecie, ale z drugiej strony Donald Trump niekoniecznie wiedział przez długi czas, prawda? A to można wyczytać w takich informacjach. Dalej są tutaj kwestie takie czysto medyczne dotyczące, dotyczące jak laboratoryjne jak badać jak szukać kontakt-tracing czyli jak. Próbować znaleźć. tutaj jest też bardzo ważne, prawda? Podobno, podobno na Tajwanie, który sobie dobrze radzi z, z, tą, z tą epidemią, czy w Korei Południowej. Dobrze, nie powiedziałem zawsze, że się bawiam, że się pomylę z Koreą Północną, bo przy Korei Północnej nie ma żadnej, żadnej choroby. Ostatni, ostatni chory został rozstrzelany z armaty przeciwlotniczej 40 mm i przestał raportować chorobę pewnie. Straszny, no to suchar, nie dowcip. No właśnie i tam podobno też za, zaprzęga się do szukania, szukania właśnie tych kontaktów, programy komputerowe, jakieś aplikacje i tak dalej. No i tak powinno być, prawda? No teraz powinni. Właśnie no, od czego mamy Was, kochani informatycy, pomagajcie, wymyślajcie aplikacje, no, żebyśmy się. No, nie, nie zachowywali jak w XIX wieku, a z drugiej strony, kiedy ja patrzę, jak ludzie ich chwałem za to, szyją z majtek za przeproszeniem maseczki. Ostatnio nawet tak mi się przykro zrobiło, bo widziałem w okolicznej piekarni taka dziewczyna młoda stała i miała maseczkę zrobioną z jakichś takich w ogóle nie wiadomo czego, prawda? A pewnie no, dobrze, że ktoś się tam dał. Pewnie właściciel sam zresztą, znam go nie ma. No ale. 21 Ja nie rozumiem. Ja, ja może jestem... Ja bym tego nie potrafił objąć rozumem, ale tak sobie myślę, no na Tajwanie właśnie podobno wszyscy mają zapewnione maski, chyba produkują 10 milionów dziennie, no przecież to jest produkt tak nieprzetworzony. Ja nie chcę się tutaj przychwalać, ale to pamiętam, bo trochę mam doświadczenie jeszcze z, z różnego rodzaju um, działalności przedsiębiorczej, nakładczej, jak tu się komuna kończyła, jakby mi dali 100 baniek i bym zebrał paru chłopaków i dziewczyn yy, przedsiębiorczych, których znam, no to byśmy, nie wiem, chyba zalali tymi maseczkami przez... W ciągu tygodnia polskie, albo może mi się wydaje, może to jest jakaś po prostu czarna magia. Nie mamy szwaczyk, nie mamy zakładów, i, i to trwa już miesiąc, a masek ani widu, ani, 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 ani słychu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nawet nie mam materiału zgromadzonego. W ogóle tego nie jestem w stanie pojąć. Ale co ja wiem, no właśnie, i tutaj dalej są jeszcze jakieś porady medyczne, o których słyszeliście, jacy są eksperci konsultowani, i cała masa źródeł, do których możecie się odwołać, i również pewne scenariusze opisane. Właśnie. Oczywiście każdy może sobie do tego zajrzeć, zachęcam Was, przeglądać, bo skoro mieliśmy szósty przegląd, ten Rapid Risk Assessment, to pewnie gdzieś za tydzień pojawi się kolejny. Co w nim będzie, trudno powiedzieć, ale pewnie, pewnie wesoło nie będzie. I to, jest, I to jest podejście, można powiedzieć, zorganizowane, takie, które, z którym warto się zapoznawać. Jak to jest na naszym poziomie narodowym. Mamy to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB, mamy jakieś e, informacje podawane właśnie przez głównego inspektora sanitarnego. No i oczywiście informacje, które gdzieś tam do nas z mediów dochodzą, ale takich e, raportów, takich e, raportów ryzyka, to ja przynajmniej się nie doszukałem. A muszę Wam powiedzieć, że e, parę lat temu ładnych już e, propowałem stworzenie takiej narodowej mapy ryzyka, stworzenie takich jakichś narodowych systemów, Zarządzania ryzykiem, ale to się najwyraźniej nie, przed, nie przebiło. Tak czy inaczej, to na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye, 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 bye.